Zadowalający efekt odchudzania to 0,5 kg do kilograma tygodniowo, od 2 do 4 kg miesięcznie lub utrata od 5 do 10% masy ciała w stosunku do wyjść do początkowej masy ciała w ciągu 3-6 miesięcy i oczywiście później ten efekt utrzymania w takim samym czasie. Zaleca się, aby kontrola masy ciała odbywała się regularnie, raz w tygodniu. Warto pamiętać również, iż tempo utraty masy ciała w pierwszych 2-3 tygodniach jest zdecydowanie wyższe niż na późniejszym etapie. Dodatkowo u osób, które mają wyższą zawartość tkanki tłuszczowej, to tempo będzie zdecydowanie większe w przypadku osób o niższej zawartości masy tłuszczowej. Z kolei uzyskanie i utrzymanie długoterminowe, minimum 2 lata, zmniejszonej w stosunku do masy początkowej o 50% masy ciała, przynosi wiele korzyści zdrowotnych, m.in. poprawę profilu lipidowego krwi, ciśnienia tętniczego krwi czy zmniejszenie poziomu glukozy. Przerwanie leczenia otyłości, powrót do starych nawyków żywieniowych i zmniejszenie aktywności fizycznej prowadzi do wystąpienia efektów jojo, czyli naprzemiennego przybierania i zmniejszenia się masy ciała. Pamiętajmy, że najlepsze rezultaty, nie narażające organizm na powikłania, przynosi powolne odchudzanie. Zmiana nawyków żywieniowych wymaga przeprowadzenia analizy sposobu odżywiania, zarówno w aspekcie składu diety, jak również w aspekcie behawioralnych zachowań związanych z przyjmowaniem pokarmów, które ułatwią i umożliwią wychwycić wszelkie nieprawidłowości. Dodatkowo należy wiedzieć, iż zalecana zwiększona aktywność fizyczna to nie tylko zwiększenie codziennych zajęć fizycznych, to również włączenie dodatkowej aktywności fizycznej w ciągu dnia. Z kolei stosowanie suplementacji w celu leczenia choroby otyłościowej, zgodnie z zaleceniami kanadyjskimi z 2020 roku, nie jest ona zalecana ze względu na jej niską skuteczność. Przede wszystkim suplementy diety wspomagające odchudzanie oddziaływują na poprawę metabolizmu i spalanie tkanki tłuszczowej, a tylko w niewielkim stopniu na zmniejszenie apetytu i utratę masy ciała.